Dobra, jakiś inny ten filmik obejrzyj od nich. Oglądamy to? Spartiatics! Dziesięć strasznych stworzeń uchwyconych na kamerze, bo w miniatura fajne. Tak? Cześć, witajcie w nowym filmie. Od wieków ludzie mówią Witam. o mitycznych stworzeniach i dziwnych postaciach, o których czasami nie jest jasne, czy istnieją naprawdę, czy nie. Jeśli wierzyć poniższym dziesięciu. To dla widza dodać. Chwycili przerażające stworzenia kamerami. To od ciebie zależy, czy wierzysz, że są one prawdziwe, czy nie. Ode mnie? Jesteście nowi na tym kanale? Okej. Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i From zanim the zaczniemy, Darkest, czy zostawcie zagram? łapkę w Dziś. górę. Numer 10. No. Pewnej nocy kobieta o imieniu Audrey Frechette jechała przez odległe tereny leśne w dolinie Gaspé w Quebecu w Kanadzie. Zobaczyła łosia stojącego przy drodze i postanowiła go sfilmować. Jednak gdy obejrzała nagranie, zobaczyła coś przerażającego. Za łosiem znajdowała się dziwna postać, która obserwowała zwierzę. Wiele osób w komentarzach porównywało stwora do Golluma, postaci z filmu Władca Pierścieni. Inni twierdzili, że to Rake, istota o bladej skórze, która zazwyczaj chodzi na czworaka. W ogóle mnie to zawsze śmieszy w to pi że te postacie mityczne, Yeti, jakieś takie coś czy coś innego, nikt tego nigdy nie widział, ale zawsze ludzie dokładne opisy mają, jak się to zachowuje, w jakich godzinach chodzi po lesie i tak dalej. Skąd oni to wszystko wiedzą, a nie mogą pieprzonego zdjęcia wyraźnego zrobić, bo nie wyrobię. Co ta kobieta uchwyciła kamerą? Co o tym sądzisz? Numer 9. W poniższym wideo Connor i kilku przyjaciół poszli zbadać pustynię w nieznanym miejscu. Przez długi czas nie natknęli się na nic szczególnego. Ale kiedy dotarli do kanału, wydawało im się, że słyszą jakiś dźwięk. Poszli to sprawdzić i nagle zobaczyli dziwnego stwora wychodzącego z kanału. Chłopcy byli przerażeni i uciekli. Niektórzy ludzie w komentarzach twierdzą, Ten że mogło to być montaż. zainscenizowane i że był to jeden z ich przyjaciół. Stworzenie wygląda jednak na dość małe i nie do końca ludzkie. Co to za stworzenie mogło być? Daj mi znać w komentarzach. Ja pierd... Numer Nie do 8. końca ludzkie stworzenie. Legendy o rasie małych ludzi pojawiają się w mitologii wielu krajów. Jedna z historii Na opowiada o rybach rodzimych małych pływają. ludziach, którzy są czasami kojarzeni z plemieniem Cherokee. Na poniższym nagraniu wideo kobieta o imieniu Gwendolyn twierdzi, że spotkała małych ludzi. Była Gdzie? ona na wakacjach w odległym domku. I kiedy usłyszała hałasy w nocy, chwyciła za latarkę. Po chwili zobaczyła dwie małe postacie chowające się za skałą i obserwujące ją. Kiedy jednak poświeciła latarką na skałę, małe postacie zniknęły. Niektórzy ludzie w komentarzach uważają, że były to naprawdę mityczne małe ludziki. Inni twierdzą, Ja. że były to prawdopodobnie bawiące się dzieci. Dzieci o pierwszej w nocy się bawiły na pustyni. Nie wyrobię. Ciężkie. Nie, no już nie wiem w co tu wierzyć. Naprawdę, a w ogóle to. Jednak to Minimajki. sprawia, że jest to przerażające, ponieważ kto pozwala swojemu dziecku bawić się na zewnątrz w nocy? Numer 7. Pato rodzinka. Jaskinie to miejsca, które są wystarczająco przerażające dla wielu ludzi, zwłaszcza jeśli są sami. Pewien mężczyzna badał kilka jaskiń ze swoim przyjacielem w nieznanym miejscu, kiedy w pewnym momencie natknął się na coś przerażającego. Ty oczy Według były. mężczyzny odwiedził on jaskinię kilka razy, nic nie Gdzieś? mógł znaleźć. Oczy Tym były. razem jednak zobaczył ciemną postać z białymi oczami, która się w niego wpatrywała. Popędził do swojego przyjaciela, który stał dalej, a kiedy wrócili, stwora już nie było. Co to mogło być? Niektórzy ludzie w komentarzach uważają, że był to prawdopodobnie duży drapieżnik, taki jak pantera. Co o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 6. Czytaj Poniższy materiał brief. filmowy z pewnością nieźle was Nie czytam przestraszy. na razie nic. Wideo zostało zrobione w nocy za pomocą kamery monitoringu i widzimy postać ludzką poruszającą się dość szybko na czworaka. Postać to Co została to w uchwycona przez dupę? kilka kamer, gdy chodziła po okolicy. Miejsce, w którym rzekomo doszło do tego zdarzenia, to Tamaulipas w Meksyku. Niektórzy uważają, że była to Nina Perro, kobieta znana jako psia dziewczyna. Krążą plotki, że dziewczyna nie tylko zachowywała się jak pies, ale również wyglądała jak pies. Chyba Mówi się, szczur. że wielokrotnie ją widziano, ale nikt nigdy nie mógł jej złapać. Czy wierzysz w to? Według mnie jest to Wierzę. dość dziwaczne. Numer 5.
Ja we wszystko wierzę, co mówi mądra Stworzenie sowa. Pompero znane jest z paragwajskiej mitologii jako mała, ciemna postać z niezwykle owłosionymi rękami, stopami i ciałem. Uważa się, że pozwala mu to na ciche podkradanie się do celu, pozostając niezauważony. Niezwykle owłosione ręce, stopy i ciało. Laska po drogach na czworaga biega. Pompero robi wiele psot i chociaż nie jest uważany za niebezpiecznego, mówi się, że czasami zastawia pułapki na ludzi. Co to? Jeśli wierzyć poniższemu nagraniu wideo, oto Pompero wychodzi z krzaków i obserwuje grupę bawiących się dzieci gdzieś w Paragwaju. Ty, w dzień nagranie! W wiadomościach pojawiła się informacja, że archeolodzy znaleźli na Filipinach nowy gatunek człowieka, który miał tylko metr wzrostu. Czy to możliwe, że inny gatunek człowieka przetrwał i przedostał się do niezbadanych lasów Paragwaju i w końcu znalazł drogę do wioski? Albo czym jeszcze może być to stworzenie? Numer 4. O, siafo, witam. Zwiedzanie lasu w nocy jest dość przerażające. Zwłaszcza jeśli jesteście sami. W poniższym filmie osoba bada las w środku nocy, gdy nagle napotyka na przerażające stworzenie. Jak jakimś outlaście w ogóle. Na przerażające stworzenie. Twierdzi, że słyszał hałasy i postanowił je zbadać. Lepiej dla niego, gdyby tego nie zrobił, bo przestraszył się na śmierć, gdy natknął się na dziwną istotę chowającą się za drzewem. Stwór miał podobno bladą skórę. Czy to się chowało? Przecież to siedzi i się w niego wpatruje. Na widoku. Kurę, błyszczące oczy i kły. Gdy tylko mężczyzna poświecił latarką na to stworzenie, odsunęło się ono na bok i zniknęło. Ponownie ludzie pomyśleli, że może to być obserwacja Rejka. Inni mówili, że to Wendigo, kolejne mityczne stworzenie. Niestety, do dziś nie jest jasne, co to było. Tak więc pozostawiam was do wyrobienia swojej własnej opinii. W końcu ja sam nie mam pojęcia. Numer 3. Poniższe nagranie wideo zostało uchwycone całkiem niedawno przez kamerę monitoringu gdzieś w pobliżu domu w Kostaryce. Kilka psów bawiło się na zewnątrz, gdy nagle pojawia się stworzenie, które wydaje się poruszać jak krak. Niewyraźne wideo zostało... Co to jest? Gdy nagle pojawia się stworzenie... Stary do domu wraca, a ci go nagrywają. Dziękuję bardzo, Foe, za 7 miesięcy! Witam. Z powrotem, Ed. Wydaje się poruszać jak krab. Niewyraźne wideo zostało przesłane przez użytkownika na Reddita i zastanawiam się, dlaczego kamery o jakości ziemniaka jeszcze istnieją. W każdym razie widzimy, że cały ten kanał ma takie tylko nagranie. Stworzenie. Więc co to było? Opinie ludzi w komentarzach różnią się dość znacznie. Niektórzy uważają, że jest to elastyczna osoba chodząca na czworaka. Ale uważa się również... Elastyczna osoba idzie na czworaka o 12 w nocy i go nagrywają. Co ty się w ogóle dzieje? Te teorie tego lektora to są lepsze niż ten film. Dziękuję bardzo, Jung, za 3 miesiące, witam. Wiesz, że to ghoul, inne mityczne stworzenie. Niestety ghoul? Nie mogłem znaleźć tak wiele informacji na temat tego wideo, więc zostawię to wam, aby zdecydować, co to było. Chyba ghoul. Numer 2. Ghoul. Poniższe stworzenie idzie. Zostało sfilmowane na moście dla pieszych w Kijowie, stolicy Ukrainy. O! Jak widzimy, robi się wieczór. To obok nas, widzowie. Obok nagle zobaczyła prawie coś poruszającego no się. No dość blisko. Chwycił za kamerę i to, co widzimy, to człowiekopodobne stworzenie, które wydaje się pełzać do góry nogami pod mostem. Sam wrzucający mówi, że to dziwne stworzenie. Będę. W komentarzach uważa, ty że może to człowiek, tak być. Że mogło to być zainscenizowane. Jednak druga połowa osób w komentarzach... Dziękuję bardzo, Kubok, za 2 miesiące. Witam cię. Uważa, że jest to jakieś tajemnicze stworzenie. Może to być również małpa lub wielki nietoperz. A kto wie, może to być prawdziwy Spider-Man. Co o tym sądzicie? Numer 1. Ukraiński Spider-Man. Kiedy zobaczyłem poniższy materiał wideo, zdałem sobie sprawę, że to może być prosto z horroru. Ale tak nie jest. Poniższy użytkownik Reddita biwakował z grupą przyjaciół w środku lasu. Rozpalali ognisko, podczas gdy inni oglądali film na ekranie. W pewnym momencie usłyszeli dźwięk dobiegający z lasu. Jedna z nich nie bała się i poszła to sprawdzić, ale zbyt długo nie wracała. Grupa postanowiła jej poszukać i wtedy usłyszała krzyk. Pośpieszyli w stronę dźwięku, gdy znaleźli schronienie z drzewa. W środku zobaczyli siedzącą dziewczynę, która wydawała się być związana. I co się dzieje dalej jest dość... Boże! Zobaczyli siedzącą dziewczynę, która wydawała się być związana. I... Co to jest w ogóle? Czekaj ty, bo muszę ty spauzować idealnie. Która wydawała się być związana. The Forest?
Co to w ogóle jest? Chyba serio The Forest, ten boss taki. Ty, ale to jest, patrz, tutaj jest dobre nagranie. Czemu na świecie nie mówią o tym? Wszędzie, gdzie się da. To jest jakiś spisek. Rządy ukrywają przed nami potwory, widzowie. Tylko niezależne kamery u ludzi. Dzięki temu, że są telefony, ludzie się tego dowiadują. Rozumiecie to? Zobacz, dobra kamerka to nagrała i nikt o tym nie mówi. Rozumiesz? Co się dzieje dalej, jest dość przerażające. Osoba miała właśnie odłożyć swój telefon, gdy nagle udało jej się uchwycić kamerą humanoidalne stworzenie. O, spauzowało. Puściła telefon i wszyscy uciekli tak szybko, jak tylko mogli. Być może zastanawiasz się jednak, jak to nagranie znalazło się w internecie? Niestety nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na to pytanie, ale być może grupa znalazła telefon ponownie później. Jednak według mnie stwór wygląda dość przerażająco i wiarygodnie. Myślę, że Wiarygodny mowa. Stwór wygląda dość przerażająco i wiarygodnie. Myślę, że zdecydowanie myślę, nie że tak na to jest. Natknąć w nocy w lesie. Czy wierzysz, że te tajemnicze stworzenia naprawdę istnieją? Czy uważasz, że to wszystko jest fałszywe? Daj nam znać w komentarzach. Widzowie, wierzycie czy nie? Ja wierzę. Ostatni potwór to wklejony z The Forest. Pozdrawiam. Pozdrawiam tajemnicze stworzenia. Szeryf. Dobrze, szeryf jest na straży. Możemy spać spokojnie. Nie przejmuję złej energii tego filmu i krzyże wkleił. Co tu w dupę chodzi? To fajne. Pokaż, co to. No dobra, ostatni. Lasik. Witamy w nowym filmie. 70% powierzchni Ziemi składa się z wody, a 90% wody na Ziemi znajduje się w naszych oceanach. Tylko niewielka część z tego została odkryta, lasik dla widza. Jest duża szansa, że jest więcej zwierząt pływających wokół, których nie znamy, ale także skarbów, a nawet zatopionych miast. Dzisiaj zebraliśmy listę 10 przerażających rzeczy znalezionych przez nurków. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek. Czemu nie subskrybuję? Dobra, dla widza. Numer 10. Rów Mariański to najgłębsze miejsce na Ziemi o głębokości około 11 km. Dziękuję bardzo. Jestem Żydem, więc no zaraz odpalam. Green Red 18 dał na Golibordę 10 zł. Mlady Hat i Sparta będą dziś małpki. Ja mam już 32 puchary, ale powiem ci, że od 20 plus za los straci się jeden puchar. No to ma sens to wbijanie dywizji. Jakby się nie traciło, to bez sens. Dzięki za donejcika, Grindet. Będzie zara, ale to nowe, te nowe małpki będą. Metrów. Miejsce to znajduje się na oceanie spokojnym na wschód. Spoko, just loser, nazwa rowu Mariańskiego pochodzi od znajdujących się w pobliżu wysp Mariańskich. Tylko garstka ludzi dotarła do najgłębszego punktu. Na minusie miałbym. Challenger Deep. O, co jeśli dotrzesz do strefy na głębokości 1000 metrów, dotrzesz do punktu, w którym jest kompletna nowe małpki za darmo są, no, na streamie. Pomyślałbyś, że nic nie może tu żyć, ale na tych głębokościach Liga też będzie. Żyją najbardziej przerażające morskie stworzenia, w tym żabnica, smocza ryba. O, to tego. To mieliśmy w Cat Goes Fishing. Goblin Shark. Ej, był Goblin Shark w Cat Goes Fishing? Chyba był. Dragonfish. Ej, istnieje coś takiego. Też był. Patrz. Dragonfish był w Cat Goes Fishing. Ja pieprzę. Ty, to jest fajne. Zobacz, to mózg widać. Tej. Nie, to było. Ta ryba była i dragonfish, te dwie były. Żarłacz smoczy, rekin goblin i wiele innych. Ponieważ tylko garstka ludzi zwiedziła to miejsce, jest całkiem możliwe, że mieszkają tu morskie stworzenia, które są jeszcze bardziej Dumbo. Przerażające. No pokazuj. Numer 9. Co było w 1908? Czekaj. Jakie było dziesiąte?
10 strasznych rzeczy znalezionych przez runku, nurków. Rów Mariański. Ja pierdzielę. Nie no. Oszaleję zaraz. Ja pierdzielę. Jest gigantyczne oro. Rów Mariański. No dobra. Mieszkają tu morskie stworzenia, które są jeszcze bardziej przerażające. Numer 9. W 1984 roku archeolog morski Ehud Galilil podczas badania wraków statków odkrył starożytną zatopioną neolityczną wioskę u wybrzeży miasta Haifa w Izraelu. Ta zatopiona wioska istniałaby w nowej epoce kamienia około 11 tysięcy lat przed Chrystusem. Naukowcy uważają, że tsunami o wysokości 40 metrów spowodowało zalanie tego obszaru i zmusiło mieszkańców do opuszczenia swoich domów. Dla widza pomachasz? Którą znalazł nurek, było tajemnicze kamienne koło na głębokości około 10 metrów, gdzie mieszkańcy prawdopodobnie przeprowadzali rytuały. Znaleźli też pozostałości po częściowych domach i studni o głębokości 10 metrów. Cechą szczególną wszystkiego jest to, że z powodu piaszczystego dna morskiego wszystko jest dość dobrze zachowane. Numer 8. A co tu jest strasznego? W lipcu 2019 roku profesjonalny nurek o imieniu Bartolomeo Bow natknął się na gigantycznego węża anakondę w rzece Formoso w Brazylii. Wąż ten był niesamowitym 7-metrowym wężem o wadze 90 kg i spokojnie pływał dookoła. W pewnym momencie wąż zbliżył się nawet bardzo blisko kamery. Anakondy zielone są największym gatunkiem węży na świecie i można je spotkać głównie w rzekach i bagnach w tropikalnych częściach Ameryki Południowej. Nie jest więc dziwne, że człowiek natknął się na anakondę, ale niezwykłe jest spotkać gigantyczną anakondę w czystej wodzie. W brazylijskiej społeczności Bonito, gdzie odkryto węża, jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie woda jest krystalicznie czysta. Jak widać na zdjęciach, wąż pływa sobie spokojnie i w ogóle nie przeszkadza mu obecność człowieka. Węże zazwyczaj budzą się między lipcem a sierpniem i choć właśnie wyszły z hibernacji, wydają się być głównie ciekawskie. Numer 7. Kiedy słyszysz słowo faraon, prawdopodobnie myślisz o Ramzesie II, Tutenchamonie i Kleopatrze, ale według nowych badań był faraon, o którym tak naprawdę się nie mówi. Około roku 335 do 310 przed naszą erą był faraon o ciemnej skórze imieniem Nastaser, który rządził całą Nubią, obszarem, który jest teraz na północ od Sudanu i południowego Egiptu. Wielu podwodnych archeologów pod przewodnictwem Paula Kressmana szukało komory pochówku faraona, która została znaleziona na głębokości kilku metrów pod jedną z piramid. Ponieważ obszar, w którym musieli nurkować, był dość ciasny, nie mogli korzystać z normalnych butli, ale 45-metrowy wąż musiał dostarczać im tlen. Na przestrzeni lat było wielu rabusiów grobowych, którzy ukradli kosztowności, jednak ponieważ sarkofag Nastasen był dobrze ukryty, nie został on dotknięty. Udało im się znaleźć kilka artefaktów, ale do tej pory sarkofag z Nastasen nie został otwarty. Numer 6. W czerwcu 2017 roku wielu nurków szukało skarbów w szwajcarskim jeozrze Neuchâtel. To jest jakiś fake, widzowie, ten film, wiecie? Tamte to były prawdziwe, ale tu coś jest fejkiem. ...km2 i jest jednocześnie największym jeziorem w Szwajcarii. Gdy spokojnie nurkowali, nagle natknęli się na olbrzymiego rekina z ogromnymi zębami. Na szczęście jakieś bajki nie był to chyba. Prawdziwy rekin, ale myślę, że bylibyście zszokowani, gdyby... To jest z tej bajki. Była taka bajka kiedyś, pamiętam. Z ogromnymi zębami. Nie no, zobaczyłbyś coś takiego. Przecież to nie wygląda nawet jak rekin. Tylko jak z bajki w dupę. Gdzie jest Nemo? Nie, ta inna bajka. Na szczęście nie był to ta druga rekin, bajka. Ale myślę, że o rybach. Zszokowani, co ryby śpiewały. W mrocznej wodzie. Jeden z nurków chwycił wszystko na kamerze i wrzucił na swój kanał YouTube się, ale to jest głęboko, jak ty byś tam. Baudry to małe miasteczko w pobliżu jeziora Neuchâtel, gdzie znaleziono rekiny. O rybki sferajny, no. Nie mogą dowiedzieć się, kto stworzył to pamiętacie dzieło tą bajkę? Zostawił je w wodzie. Ale myślę, Liga dziś że to będzie? Tak coś miało będzie. Przestraszyć ludzi i myślę, ta, że rybki na pewno sferajny. Tak było. Fajny, Numer fajny 5. rekinek. W maju 2015 roku nurek przestraszył się na śmierć, gdy nurkował i nagle natknął się na dwa szkielety, które urządziły sobie herbatkę. Natychmiast postanowił wypłynąć na powierzchnię i zadzwonił do władz. Postanowili się przyjrzeć i wkrótce dowiedzieli się, że szkielety są wykonane z tworzywa sztucznego. Jednak nie był to jedyny raz, kiedy nurkowie natknęli się na szkielety, ponieważ wydawało się to trochę trendem. W innym filmie wielu nurków natknęło się na szkielety, które wyglądałyby jak pirackie, z pirackimi kapeluszami, piracką i innymi rodzajami przedmiotów. Kiedy to zobaczyłem, przypomniało mi to trochę filmowych piratów z Karaibów. Oczywiście te też nie były prawdziwe, ale gdybyś zobaczył to podczas nurkowania, wystraszyłbyś się na śmierć. Niejasne jest, dlaczego ludzie umieszczają plastikowe szkielety na dnach rzek. Jest niewielka szansa, że nurkowie rzeczywiście na nie się natkną,
ale prawdopodobnie chodzi tylko o to, aby przestraszyć ludzi. Numer 4. To niezła zabawa. Pierwsze, że takie coś na dno rzeki. Spotkać w swoich najgorszych koszmarach. Pronima jest pasożytem o długości około 2 centymetra, z gigantycznymi oczami i ostrymi jak brzytwa szponami. Ofiara nie ma szans na ucieczkę, ponieważ jej ciało jest przeźroczyste i dlatego trudno ją zobaczyć przez otaczającą ją wodę. Stworzenie to byłoby również inspiracją dla filmu Obcy. Można je znaleźć w każdym oceanie, a to, co czyni to stworzenie tak przerażające, to fakt, że szuka ono zooplanktonu, zwanego również salpami, zbioru organizmów w morzu. Pronima używa swoich pazurów, aby dostać się do wnętrza tych organizmów, a następnie tymczasowo uczynić tam swój dom. Następnie żegluje wraz z organizmem, jedząc pokarm i wodę, aż znajdzie następną ofiarę. Przerażające jest to, że nie spotkasz ich tak po prostu, ponieważ są praktycznie niewidoczne, ale pod mikroskopem wyglądają niesamowicie przerażająco. Numer 3. Dziwne zwierzę jakieś. W 1985 roku. Jak to nazwać? Nad zwierzęciem nazywa w ogóle? Jak to pod mikroskopem tylko widać? Zostało odkryte. Znalazł lokomotywy na dnie oceanu w pobliżu Long Beach, New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Mówi się, że lokomotywy pochodziły z 1850 roku i były bardzo rzadkie, ponieważ zostały wyprodukowane tylko na krótki okres czasu. W trakcie badań archeolodzy odkryli, że lokomotywy znajdowały się na dnie oceanu od około 160 lat. Mimo że wyglądały na zardzewiałe, były w dobrym stanie. Uważa się, że podczas sztormu prawdopodobnie spadły ze statku do wody. Jest to jednak tylko teoria, ponieważ nie jest jasne, w jaki sposób lokomotywy zostały zatopione. Dane historyczne nigdy nie były w stanie tego wyjaśnić. Ostateczny plan polegał na wyciągnięciu obu lokomotyw z wody i umieszczeniu ich w Muzeum Transportu, ale jak dotąd nie udało im się tego dokonać. Numer 2. To ta z Harry'ego Pottera, no. Kałamarnice mają wydłużone ciała, 8 ramion, 2 macki i są szybkimi pływakami. Generalnie nie są niebezpieczne dla ludzi, ale to jest ohydne zwierzę, nie wiem. Spójrz. Istnieje kilka gatunków kałamarnic. Ja pierdzielę. Gatunkiem jest kałamarnica kolosalna. Wyobraź sobie, to są obrzydliwe zwierzę. Którzy natknęliby się na gigantyczne kałamarnice, które nazywali również krakenem. Mówi się, że kraken złapał ludzi z ich łodzi i zabrał ich na dno oceanu. Chociaż nie jest jasne, czy te historie naprawdę. Ale są olbrzymie kałamarnice. Istnieją gigantyczne kałamarnice. Przecież na szczęście nadal. Te kałamarnice żyją na ogromnych głębokościach, ale w tym filmie Nurek napotyka się na dość dużą kałamarnicę. Ile mają metrów? Są gigantyczne. Czemu jej nie pokażę? Kałamarnicy, czy to, że wszystko wokół nich. Dziękuję bardzo, Arko Sol. Dzięki. 16 metrów mają? Ocean jest czarny jak smoła. To sprawia, że zastanawiasz się, jakie inne przerażające morskie stworzenia mogą jeszcze ukrywać się w głębiach oceanu. No jak nie żyją wszystkie? Numer 1. Według greckich legend Heraklejon był starożytnym egipskim miastem położonym w pobliżu Delfii. Znaleźli to? Około 1500 lat temu był to najważniejszy port Egiptu, który służył do handlu międzynarodowego. Miasto to było mitem, aż pewnego dnia zostało znalezione na głębokości 10 metrów w pobliżu zatoki Aboukir na Morzu Śródziemnym. Według naukowców teren ten był nękany przez silne powodzie i trzęsienia ziemi. Atlantyda, no. Spowodowały, że wszystko zatonęło w morzu. W 2001 roku wielu nurków pod wodzą Franka Godio odnalazło resztki dużej historycznej świątyni i kilka posągów. Chwilę później zastosowano technologię sonaru, który znalazł podwodne ruiny zawierające 64 statki, stosy złota, biżuterię i liczne monety. Znaleźli też gigantyczne posągi króla i królowej Egiptu, a nawet posąg uważany za ojca Kleopatry. Ponadto znaleźli kamień z hieroglifami, który pokazał, jak zamierzali podnieść podatki za handel, który robili. Chcielibyście nurkować? Dajcie mi znać w komentarzach. I jeśli podobało ci się to nagranie... Czy liga będzie? Będzie, ale najpierw odpalę te małpki nowe. No nie wiem, tamte ciekawsze były filmy z tymi nagraniami strasznymi, ale ciekawe, no fajny kanał ogólnie, takie głupoty tu są. Tak mi się wydaje w większości, ale wiecie, fajnie się to ogląda. Takie głupoty pijewszone się fajnie ogląda, nie? To jest to gigantyczne? Sto w dupę jest. Co to w dupę? To jest to olbrzymie kałamarnica? To jest jakiś nowy gatunek? A co to jest?
2007 rok. Ty, ale to jest creepy, że coś takiego istnieje, jak to zwierzę. Serio, to w ogóle jak mob z gierki. To w ogóle po prostu jak mob z gry. To nic nie przypomina. To w ogóle jak mobek z gry, co se dodali. Nic to w dupę nie przypomina. Spójrz. Patrzcie to. Nagrania straszniejsze niż ceny paliw. Boże. Nie wyrobię. Co tu się dzieje w ogóle? Blank Beats Production. Husaria! Mam już znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria!